No siemanko, tutaj wasz lekkostronniczy prezenter Adam i zapraszam na kolejny odcinek z Kraju ze Świata. Ostatnio to, co mówiłem, że chciałbym te odcinki robić takie krótsze, po 5-6 minut, coś mi nie idzie. Generalnie cały czas oscyluję około 10 minut. Ale dzisiaj postaram się, żeby było krótko. Dzisiaj będzie krótko. Dobre wiadomości, na początek. Amerykański Senat przegłosował poprawkę do ustawy o wizach i o imigrantach i wychodzi na to, że zostaną zniesione wizy do Stanów Zjednoczonych dla Polaków. Znaczy, to jeszcze nie jest jakby stuprocentowo pewne, bo jeszcze to musi przejść przez Izbę Reprezentantów, ale widoki są niezłe, bo ogólnie republikanie i demokraci popierają tą inicjatywę, żeby trochę poluzować te przepisy wizowe. No a więc zobaczymy, jak, co z tego wyjdzie, ale póki co Senat przegłosował, że poprawkę akceptują, teraz musi to przejść przez Izbę Reprezentantów i tak dalej, cały proces legislacyjny musi się odbyć, ale jest spora szansa, że w niedalekiej przyszłości zniosą nam wizy do Stanów i będzie można sobie spokojnie pojechać i, nie wiem, kupić sobie Big Maca na Times Square. Teraz taki news finansowy. Pojawił się raport organizacji Oxfam America. Oni co jakiś czas publikują jakby taki raport, który pokazuje, ilu bogatych ludzi ma tyle majątku, co połowa, najbiedniejsza połowa ludzkości. W 2010 roku było to 43 osoby. W tym roku jest to tylko 8. 8 facetów, bo to są sami mężczyźni, 8 facetów ma tyle hajsu, ile najbiedniejsza połowa ludzkości. Lista jest, no, krótka, ale jest tak. Will Gates, Warren Buffett, Carlos Slim, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Amancio Ortega, Larry Ellison i Michael Bloomberg. Eksperci trochę biją na alarm, czy biją na alarm. Może bardziej ostrzegają, że tak silne rozwarstwienie społeczeństwa, jakby majątku, może doprowadzić do dużej niestabilności gospodarczej, a niestabilność gospodarcza często doprowadza do wojen, bo wtedy ludzie mają mało do stracenia, więc sięgają jakby łapią za widły i za noże. I faktycznie należy chyba się zacząć nad tym troszeczkę zastanawiać i trochę się zacząć tym przejmować, bo to klasa średnia jest jakby głównym motorem gospodarki, bo klasa średnia przez to, że jest w miarę, teoretycznie powinna być w miarę liczna i w miarę majętna, więc jakby mają największą siłę nabywczą. No ale w ogóle co myślicie o tak bogatych ludziach? Czy to dobrze, że mają tyle pieniędzy i czy to oni doszli do tego uczciwie, czy nieuczciwie? No jakie jest wasze zdanie? I jeszcze jedna szybka sprawa, już teraz odnośnie YouTube'a. W zasadzie od dawna jest na YouTube tak, że ci wielcy YouTuberzy, te wielkie kanały są jakby promowane, jak wchodzisz na YouTube'a, jak po raz pierwszy i widzisz tą stronę, gdzie są pokazane, polecane i tak dalej, no to są najczęściej pokazane filmiki tych największych kanałów. I przez to, że oprócz tego wiele osób jakby zaczyna robić na YouTube jakieś swoje filmiki, no chociażby ja coś tam tworzę sobie, no to na YouTube jest mnóstwo twórców, najprzeróżniejszych. Ale przez to, że kanał na czasie i polecany jest zdominowany przez tych największych, no to ciężko znaleźć jakiś kanał, który być może jest fajny, tylko jest po prostu mały, mało znany, dlatego się nie przebił na główną stronę. Teraz YouTube wprowadza takie coś, co się nazywa On The Rise i to chodzi o to, że codziennie jeden z takich mniejszych kanałów, który ma co najmniej 1000 subskrypcji, czyli ja się łapię, będzie promowany w ten sposób, że codziennie jeden kanał będzie lądował na tej stronie głównej. Założenie jest takie, żeby takie właśnie małe kanały, mało popularne, ale wartościowe, przebiły się na tą główną stronę i może dzięki temu zapały odpowiednio na tyle dużo widzów, żeby stać się już takim kanałem ogólnie rozpoznawalnym. Więc możecie spodziewać się tego, że na moim kanale nic się nie zmieni w kwestii jakby liczby wyświetleń i subskrypcji. Jeden komentarz był pod ostatnim filmem. Jeden komentarz? Dwa komentarze. Santa Banito napisał. To jest ten człowiek, który wymyślił to logo. Spotkałem się z dość ciekawą koncepcją wykorzystania gry przez nauczyciela. Mianowicie w pobliskim gimnazjum nauczyciel plastyki, znak zapytania, daje możliwość dzieciom tworzenia struktur w grze Minecraft, z czego potem są oceniane. Jest to oczywiście opcjonalne i mogą tworzyć pracę w sposób tradycyjny. Co sądzisz o tej inicjatywie i ewentualnym wstępie do rozwoju nie tylko tych tradycyjnych sztuk, lecz może i w przyszłości podążanie z technologią, co owocowałoby na przykład pracą nad grafiką komputerową? Może wydawać się to głupie, lecz mam wrażenie, że taka rysuje nam się przyszłość. Oczywiście jest to jak najbardziej porządne podejście i właściwe. Technologie informatyczne zdobywają szturmem jakby naszą rzeczywistość, więc należy jak najszybciej dzieciaki wprowadzać w te technologie, pokazywać im, co można zrobić, pokazywać, na co trzeba uważać i na co zwrócić uwagę. Bo jak ktoś się zajmie takimi rzeczami daleko na studiach albo po studiach, no to już będzie za późno, bo żeby coś osiągnąć w jakiejś konkretnej dziedzinie, to trzeba zacząć jak najwcześniej, kiedy ma się zdrowie, energię, dużo czasu. Także tak, uważam, że ten nauczyciel robi bardzo dobrą robotę i powinno być więcej takich nauczycieli, więcej takich inicjatyw powinno być w szkołach. Dobrze. Mam nadzieję, że tym razem było krótko. To się okaże, jak to już zmontuję do kupy. Życzę wszystkim miłego dnia i widzimy się jutro. Pa!